Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie rewolucja francuska. Temat dla liceum. Oglądamy. A tu niespodzianka. Temat dzisiejszy jest generalnie kontynuacją tych dwóch poprzednich, kiedy mówiliśmy sobie o monarchiach absolutnych oraz o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Francja po śmierci Ludwika XIV nadal była rządzona teoretycznie w sposób absolutny, chociaż i Ludwik XV czy Ludwik XVI, oni mieli coraz to mniejszą władzę, coraz mniejsze takie poważanie społeczne i generalnie teoretycznie te rządy były absolutne, natomiast one muszą kiedyś upaść. I tutaj skupiamy się głównie na Ludwiku XVI i na upadku tego absolutyzmu we Francji, bo wybuchnie owa rewolucja, ale po kolei. Francja angażowała się, teraz już to wiemy, historycznie wiemy, że w bezsensowne konflikty, które już wcześniej sobie gdzieś tam omawialiśmy. Mówiliśmy sobie przecież o wojnie siedmioletniej. Francja tak naprawdę na tej wojnie tylko i wyłącznie straciła gospodarczo, bo część jednak wojen była toczona na ich terenach przygranicznych. Stracili również w wyniku tej wojny dużą ilość posiadłości kolonialnych, głównie w Ameryce Północnej, więc Ludwik XVI, widząc, że ta wojna troszeczkę im nie wyszła, postanowił zaangażować się w kolejną wojnę. Wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. To miało być lepiej. Teoretycznie mogłoby być lepiej, ponieważ liczył na to, że jak pomoże Amerykanom, to odzyska część kolonii w Ameryce Północnej. Więc generalnie wojna została przez Amerykanów wygrana. Tereny, które powinni trafić teoretycznie do Francji, trafiły, ale do Amerykanów. Więc Francuzi z tej wojny wychodzą bez żadnych pozytywów, ani politycznych, ani gospodarczych. Ponadto kolejne lata, te 70., lata 80., XVIII wieku oczywiście, przynosiły kolejne klęski nieurodzaju. Pojawiały się klęski głodu. Chłopi francuscy nie mieli dosłownie co do gara włożyć. W związku z tym ich dochody spadały i uderzały, ich spadek dochodów oczywiście, uderzał też w dochody, a właściwie w ich brak, u rzemieślników w miastach, jak i u pracowników manufaktur. Więc generalnie we Francji dzieje się źle. Społeczeństwo coś chce z tym zrobić, tylko co może zrobić społeczeństwo, które jest tak nierównomiernie i niesprawiedliwie podzielone? Stany francuskie są podzielone na takie jakby trzy grupy. Stan pierwszy to jest duchowieństwo, stan drugi to jest szlachta i stan trzeci, który nazywa się stanem trzecim, ponieważ stanowi on jakby pozostałą grupę mieszkańców państwa, grupę, zdecydowaną większość. Ponieważ przedstawiciele pierwszego i drugiego stanu, czyli duchowieństwo i szlachta, mieli przywileje, mieli prawa, mogli zasiadać w najwyższych urzędach, w urzędach takich powiedzmy, że samorządowych, współczesnym językiem to mówiąc, mogli zajmować wysokie urzędy w armii, no i mieli wszystko, czego by tylko chcieli. Tak naprawdę oni mogli robić to, co im się podoba, chociaż stanowili tylko 2% społeczeństwa francuskiego. Stan trzeci to są głównie chłopi, to są rzemieślnicy, to są bogaci kupcy, tak zwana burżuazja, to są robotnicy najemni, czyli zdecydowana większość społeczeństwa francuskiego, która jako jedyna właściwie płaciła podatki, bo te dwa pierwsze stany podatków nie płaciły. No bo przecież po co? Tylko 2%. Co to zmieni? Tylko, że niestety ten stan trzeci, o którym mówię, poza obowiązkiem płacenia podatków, nie miał wpływu na to, żeby coś zmienić w państwie, ponieważ nie posiadał praw politycznych. I najlepiej to pokazuje karykatura, którą tu widzimy po mojej prawej stronie. Jest to karykatura, która pokazuje uciśnienie stanu trzeciego przez dwa pozostałe. Na górze widzimy duchownego, który sobie siedzi, który oczywiście ma rękę niedaleko krzyża, przecież robi to dla Boga. Później mamy szlachtę, która stanowi grupę arystokracji, która jest ciągle przy królu, więc generalnie oni siedzą na tym biednym chłopie, który ledwo idzie i jeszcze dodatkowo musi przy okazji pracować. Więc podział był przede wszystkim niesprawiedliwy i to musiało się zmienić. I to dosyć mocno, ponieważ stan trzeci będzie chciał udowodnić jakby swoją wartość w całym państwie. Więc musiało dojść do pewnych zmian. Zmiany te będą wiązały się z takim naciskiem, można powiedzieć, że na Ludwika XVI. Francja poza kryzysem gospodarczym dosyć mocno odczuła również kryzys finansowy, który dotknął też skarbca królewskiego. No nie ma co się dziwić, skoro pieniądze były trawione, jak to mówili Francuzi w tym czasie, tylko i wyłącznie na królewską parę, a dokładnie to na Marię Antoninę, czyli na królową, zarazem żonę Ludwika XVI. To nie mogło się po prostu społeczeństwu francuskiemu podobać i należało coś z tym zrobić.
Od 175 lat tak naprawdę we Francji nie był zwoływany parlament, czyli stany generalne. I takie naciski, które szły na króla, żeby wreszcie go zwołać, żeby coś zmienić, żeby wspólnie ustalić jakąś linię działania, żeby poprawić warunki te gospodarcze w państwie, żeby poprawić to, co dzieje się w kasie państwowej, żeby po prostu wrócić do tych czasów, które chyba w większości już dla Francuzów były raczej historyczne, czyli do czasów Ludwika XIV, do potęgi Francji. I to trzeba było wykonać. W związku z tym król powiedział, że zwoła parlament i zapowiedział, że będzie to w maju roku 1789. Jednak tuż przed zwołaniem parlamentu pojawiła się ulotka. Ulotka, która no, dosyć jasno mówiła, do czego zmierza stan trzeci i stała się to jakby takim programem politycznym stanu trzeciego, a dokładniej było to, co to jest stan trzeci, autorstwa Emanuela Józefa Sieyesa, czyli człowieka, którym był tak jakby takim pierwszym ideologiem, można by powiedzieć, stanu trzeciego, a właściwie to programu politycznego, tak powiedziałem wcześniej, tego stanu. Czego żądano? Żądano udziału we władzy. No to jest normalne, bo przecież stan trzeci tego udziału we władzy nie miał. Następnie poprawy położenia materialnego chłopów, czyli żeby na przykład dać im ziemię na własność, bo feudalizm cały czas się utrzymywał. Możliwości awansu społecznego, którego do tej pory byli oni pozbawieni, no i zniesienia przywilejów stanowych dla pierwszego i drugiego stanu. Zobaczcie, że oni nie chcieli wyrównania tych przywilejów wszystkich od stanu pierwszego, drugiego do stanu trzeciego, tylko chcieli je wszystkie skasować po to, żeby równość nastąpiła w każdej kwestii, na przykład płacenia podatków. Ponieważ te 2%, które mówiłem wcześniej, czyli stan pierwszy i stan drugi, to są ludzie, którzy posiadają naprawdę ogromne ilości pokłady wręcz, pieniędzy i płacenie podatków od majątku, który posiadają, no zrobiłby różnicę w kasie francuskiej. No ale stan pierwszy, stan trzeci będzie dbał o to, żeby jak najpóźniej do tego doszło, a najlepiej, żeby w ogóle nie była ta grupa ludzi opodatkowana. To, co król obiecał, no, udało mu się zrealizować. 5 maja roku 1789 zostały otwarte Stany Generalne, czyli zwołano parlament. Jednak już na początku pojawiły się bardzo duże zgrzyty, które no, były poniekąd częścią historii francuskiej, ponieważ wcześniej, kiedy te Stany Generalne ponad 175 lat wstecz obradowały, to jakby każdy stan miał mieć jeden głos. Czyli duchowieństwo jeden, szlachta drugi, no i generalnie ten pozostała część społeczeństwa, która miała swoich reprezentantów, głównie z mieszczan tak naprawdę, miała jeden głos. No to dodajmy sobie jedno do drugiego, duchowieństwo do szlachty i zostanie nam ten trzeci głos, który właściwie nie ma znaczenia. I w tym momencie stan trzeci się zaczął buntować, ponieważ uznali, że taki układ aktualnie jest no, zupełnie niesprawiedliwy. Więc oni oczekiwali, że będzie to działać na zasadzie, że jeden przedstawiciel to jeden głos. I to by było wtedy w sumie najsprawiedliwsze, a dokładnie najsprawiedliwsze by to było dla stanu trzeciego, który uzyskałby w ten sposób większość. Więc doszło do kłótni i jak się okazuje, pierwszy krok, który został wykonany przez Stany Generalne, czyli dowodzony przez stan pierwszy i drugi, to było odrzucenie tych żądań. Jednak nie mówili chyba głosem całości stanu pierwszego i stanu drugiego, ponieważ niektórzy przedstawiciele z duchowieństwa oraz szlachty przenieśli się ze stanem trzecim na odrębną salę obrad. Stan trzeci uznał się wraz z tymi przedstawicielami pojedynczymi z duchowieństwa oraz szlachty za delegatów, co jest zgodne z prawdą, 98% społeczeństwa. Oczywiście celem było poprawa warunków życiowych, poprawa ogólnie sytuacji gospodarczej i finansowej państwa. Jednak reakcja, która przyszła od króla Ludwika XVI, była zgoła odmienna od tej, której oczekiwano. Przede wszystkim zamknął on tą główną salę do obrad, która miała no, być miejscem powstania nowego prawa. Więc Ludwik XVI pokazał, że on nie chce tego prawa. Więc stan trzeci wraz z tymi przedstawicielami stanu pierwszego i drugiego przeniósł się do sali takiej do gry w piłkę, można by powiedzieć, którą tu widzimy, i tam zaczęto obrady. Ludwik XVI się ugiął i dołączył do tych obrad. Obrady były wspólne, które będą zamienione w zgromadzenie konstytucyjne, czyli konstytuante, której celem głównym będzie uchwalenie konstytucji. Więc wszystko w sumie chyba szło w dobrym kierunku, jednak tutaj nie do końca ten kierunek będzie jakby obrany i nie zakończyć tak, by wszyscy może tego wówczas chcieli. Teoretycznie wszystko szło w dobrym kierunku. Mieszkańcy byli zadowoleni, mówię o mieszkańcach Paryża, bo to wszystko tam się dzieje. W sumie nastroje były dosyć pozytywne, jednak kiedy dochodziły do tych mieszkańców Paryża pewne głosy, pewne informacje płynące z Wersalu, że król Ludwik XVI zaczyna gromadzić tam wojska,
No, lud paryski się troszeczkę zirytował. Mieszkańcy zaczęli tworzyć swoje własne takie oddziały, oddziały milicji, można powiedzieć, że miejskiej, tak zwanych sansculottów. Czyli sansculotci są to dosłownie ludzie bez krótkich spodni. I tutaj widzimy takiego sansculotta, który jest dosyć charakterystycznie ubrany, ma takie pomieszanie stroju, powiedzmy, stanu trzeciego, w sensie chłopskiego, mieszczańskiego i taką. Chyba najbardziej charakterystyczną częścią ubioru jest czapka. Czapka frygijska, czyli czapka rewolucyjna. I ci mieszkańcy zaczęli coraz mocniej się irytować na to, co działo się w tym czasie w Paryżu. I takim punktem zwrotnym był 14 lipca roku 1789. Wówczas wybuchła rewolucja. Wielka rewolucja francuska, a symbolem było zdobycie Bastylii. Na początku zdobyto arsenał miejski, a później przeprowadzono owy szturm na tą Bastylię. Generalnie było to paryskie więzienie, które było symbolem władzy absolutnej i takiej królewskiej absolutnej, i jego obalenie miało wiązać się z początkiem jakby nowego ładu. Jednak teoretycznie to obalenie Bastylii niewiele dało, bo Bastylia to było więzienie, w którym przebywało wtedy około 6 czy 8 osób. Było około 100 różnych, powiedzmy, że takich strażników, którzy stanowili właśnie taką dosyć dużą grupę inwalidów wojennych, czyli ludzi, którzy nie mieli jakiejś części ciała albo nie byli w stanie realnie w ogóle walczyć. Szczerze nawet nie chcieli walczyć, więc zdobycie Bastylii nie było walką, było po prostu zniszczeniem budowli i uwolnieniem tych ludzi, którzy tam siedzieli w więzieniu, a to byli fałszerze, to byli walczyciele, to byli mordercy, więc to byli rzeczywiście prawdziwi, powiedzmy, przestępcy, którzy powinni swoją karę odsiedzieć, ale dzięki rewolucji dostali wolność. Ludwik XVI musiał coś z tym zrobić, więc wycofał wojsko z Paryża, z milicji miejskiej utworzył taką gwardię narodową i żeby załagodzić te stosunki społeczne, postanowił, że na czele tej armii postawi generała, który jest uwielbiany przez lud paryski. Jest to bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, czyli Marie-Joseph de Lafayette. Więc generalnie miało być lepiej. Nie do końca było, ponieważ w okresie tym we Francji, w tej rewolucyjnej Francji, pojawia się też coś takiego jak Wielka Trwoga, czyli szaleje głód, szaleje drożyzna i generalnie zaczęto w niektórych miasteczkach mniejszych, czy nawet na wsiach, tworzyć własne oddziały, które miały chronić plony, ich majątki, tych biedniejszych ludzi ze stanu trzeciego przed w sumie to wyimaginowanym, wymyślonym wrogiem, którym miały być oczywiście oddziały arystokratów. W związku z tym, skoro jest ten wróg wyimaginowany, ale jest, to trzeba się z nim rozprawić. Więc te oddziały zaczęły atakować majątki arystokratyczne. Ludzi jednak troszeczkę zginęło, jednak głównym celem nie byli ludzie, ale były księgi. Księgi z zarejestrowanymi zobowiązaniami oraz długami tych chłopów. Więc generalnie można powiedzieć, że walka była bardzo równa, tak? Bo później nie ma jakby kwitów na chłopów, którzy mają coś zapłacić. To jest podobne do rabacji galicyjskiej, która będzie w XIX wieku w Polsce. Dalej. Kolejny jakby krok w celu uspokojenia miał przyjść w sierpniu roku 1789. Wtedy konstytuanta zadeklarowała i wprowadziła zresztą to w życie, czyli wprowadziła dekretem całkowite obalenie systemu feudalnego. Zniesiono poddaństwo chłopów, odwołano przywileje podatkowe dla szlachty, zlikwidowano dziesięcinę, czyli dziesiątą część plonów na kościół i władzę w urzędach mogli sprawować jakby wszyscy obywatele. Stan trzeci również. To było dobrym krokiem. W tym samym miesiącu, bo w sierpniu roku 1789, powstała Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Bardzo ważny akt, w którym uznano, że suwerenem powinien być lud, a nie monarcha. Czyli to lud będzie rządził, a monarcha będzie wykonywał jego wolę. Obywatele są równi i wolni, w teorii, cały czas ta teoria będzie obowiązywała w tej rewolucji. Następnie, obywatele mieli prawo do buntu, obowiązywała wolność słowa, wolność prasy, ogłoszono tak zwaną tolerancję religijną. Więc wszystko szło dobrze. To dlaczego dochodzi do kolejnych wydarzeń? W październiku roku 1789 miał miejsce Marsz Kobiet na Wersal. Wersal, w którym rezydował sobie Ludwik XVI oraz Maria Antonina. Zostali oni zmuszeni na stałe przenieść się do Paryża i od tego momentu para królewska stała się jakby więźniami. Więźniami paryskiego ludu i tak naprawdę straciła wpływ na jakiekolwiek wydarzenia polityczne w kraju. Stają się tylko i wyłącznie miłym, albo już właściwie to mało miłym, ale jednak dodatkiem do władzy. W kolejnych miesiącach król chciał uciec z Paryża, nie udało mu się to, więc tylko pogorszył swoją sytuację. I we wrześniu roku 1791 wchodzi w życie konstytucja. Druga w Europie, trzecia na świecie, konstytucja we Francji. Król ją podpisuje i podpisuje ją z tak zwanym trójpodziałem władzy, czyli teorią Monteskiusza. Władza wykonawcza będzie należała do monarchy wraz z ministrami. Tylko, że monarcha będzie miał tytuł króla Francuzów, a to jest już pewna zmiana, ponieważ ci ministrowie będą go bardzo mocno ograniczać. Władzę ustawodawczą miało zgromadzenie prawodawcze, czyli tak zwana legislatywa, a władzę sądowniczą, no oczywiście, niezależne sądy.
na razie niezależne, później będą już bardzo mocno zależne. I pomimo wprowadzenia tej konstytucji, pomimo tego, że Francuzi otrzymali to, co chcieli, czyli te żądania zostały poniekąd spełnione, król ma ograniczone władze, to niestety, ale ona nic wiele zmieniła w tym położeniu stanu trzeciego, ponieważ do wyborów dopuszczono tylko tych, którzy byli bogaci, czyli wprowadzono cenzus majątkowy, który ograniczał bardzo dużą część społeczeństwa francuskiego. W związku z tym była ona niezadowolona i żądano dalszych zmian, które przyjdą. Przyjdą i to bardzo brutalnie przyjdą. Mówiłem przed chwileczką o legislatywie i na tą legislatywę sobie zerknijmy. Mamy tam przede wszystkim taką radykalną lewicę, czyli ludzi, którzy siedzieli w górnych częściach ław w legislatywie, tak zwani górale. Tam będziemy mieli głównie to jakobinów, kordelierów, będziemy mieli sansculottów, byli też wściekli i hebertyści. Mamy też umiarkowaną lewicę, którą będą stanowić między innymi żerondyści. Mamy centrum, czyli tak zwane bagno, czyli ludzie, którzy mają takie zmienne poglądy. Raz są przy lewicy, a raz są przy prawicy. A jak przy prawicy jesteśmy, to prawica jest tak naprawdę taką, powiedzmy, monarchiczną częścią tej legislatywy, czyli ludzi, którzy są zwolennikami królewskimi. I tak jest do dzisiaj. Lewica raczej jest rząd na reform, prawica zostaje przy starym porządku, późniejsi konserwatyści, a centrum, partie centrowe, właściwie współczesne, to są te takie, powiedzmy, bagniste, francuskie. Czyli, że jak potrzeba, to pójdą w lewą stronę, a jak potrzeba, pójdą w prawą stronę. O jakich partiach mówię, myślę, że głośno nie muszę tego wypowiadać. Więc generalnie, jak widzimy, sytuacja no, poniekąd została w pewnym stopniu załagodzona. Po cichutku liczono na to, że załagodzi się wszystkie stosunki społeczne we Francji, ale prawda będzie zupełnie inna. Pójdzie to w zupełnie inną stronę. Król nie tylko stracił władzę, ale za niedługo straci życie, ale to będzie w lekcji następnej. Za tą lekcję dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.